Naszym gościem jest prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie, pani Eunika Adamus. Pani prezes, rozmawiamy co kilka dni. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Okazuje się, że szpital wieruszowski, pewnie nie tylko wieruszowski, bo i wiele szpitali, ale rozmawiamy o Wieruszowie, znalazł się w ciężkiej sytuacji, jeśli chodzi o przede wszystkim obsadę personelu medycznego. Na czym polega, jak ten problem wygląda u was? Tak, zaraz wyjaśnię. W pierwszych słowach chciałam podziękować pacjentom powiatu wieruszowskiego, że zrozumieli stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w naszym powiecie i z rzadka korzystają z usług szpitala. Po prostu boją się, bo wiadomo, że szpital jest największym siedliskiem zakażeń i to nie tylko związanych z koronawirusem. Natomiast zwróciłam się do Pana z prośbą, żeby powiedzieć kilka słów na temat tego, co się dzieje. Otóż jakieś 3 tygodnie temu na wniosek ministra zdrowia, pana doktora Szumowskiego, dostaliśmy pismo i od wojewody, i od ministra, że jest zalecane, aby personel medyczny pracował tylko jednym w podmiocie publicznym. No i cóż się wydarzyło? Wydarzyło się tak, że lekarze, którzy pracowali, przyjeżdżali do nas z Łodzi, z Sieradza, z Wrocławia, zrezygnowali z pracy. W związku z tym nie mam obsady pełnej w nocnej pomocy świątecznej, czyli ten od 18. I mój apel jest przede wszystkim do lekarzy rodzinnych, którzy, muszę to powiedzieć wprost, przyjmują pacjentów tylko na zasadzie teleporady, z tego co wiem, bo pacjenci o tym mówią i wysyłają ich po 18 do nocnej pomocy świątecznej. Mam prośbę i do lekarzy rodzinnych, niech tego nie robią, ponieważ u mnie też funkcjonują tylko i wyłącznie teleporady. Najczęściej nie mam lekarza, teraz jest też okres świąteczny i mam prośbę do pacjentów, ogromną prośbę, że jeśli jest to stan zagrożenia życia i zdrowia, typu zawał, typu jakiś udar, czy na przykład bardzo wysokie ciśnienie, niech dzwonią po pogotowie, po ratownictwo medyczne. Natomiast jeśli są to takie schorzenia, które mogą poczekać i mogą pójść z tym do lekarza rodzinnego od rana, to bardzo, bardzo proszę i bardzo bym dziękowała. Drugim problemem, kolejnym problemem, może tak nie drugim, jest stwierdzenie zgonów. Ponieważ nie mam lekarza rodzinnego, nie mam lekarza na NPL-u, w związku z tym on nie może wyjechać stwierdzać zgon. W ostatni weekend robił to lekarz dr Słowikowski, nasz dyrektor, ponieważ no, lekarz rodzinny nie stwierdzi, pomimo że ustawa mówi, że jeśli leczył w ostatnich 30 dniach, to powinien dojechać, ale opierają się na tym, że do 4 kilometrów. Ustawa jest z 50 chyba pierwszego roku, jak dobrze pamiętam, do tej pory nie była nowelizowana. Jest to problem, bo jeśli ja nie mam lekarza, który mógłby pojechać, no więc problem jest ze stwierdzeniem zgonu. Ratownictwo medyczne jeździ bez lekarza, to są głównie ratownicy. Koordynator żąda koronera, którego nie ma w naszym powiecie, i koło się zamyka. Jest to dla nas wszystkich bardzo trudna sytuacja. My pracujemy właściwie na okrągło, bo ja jestem w kontakcie z wojewodą, z jego służbami, czasami 24 godziny na dobę. Dostajemy różnego sprzętu, w jaki sposób nas wspomagają. Natomiast, proszę Państwa, nie stworzymy lekarzy, naprawdę nie stworzymy. Słyszymy, że okoliczne szpitale się zamykają, oddziały, bo głównie zaraża personel medyczny, bo pracują w kilku miejscach, bo ich nie ma i lekarzy, i pielęgniarek nie ma. Pani prezes, jeżeli ktoś nie wie, to teraz należy przypomnieć, że taka sytuacja wystąpiła w niedalekim Pajęcznie, gdzie u jednej z pani doktor stwierdzono obecność koronawirusa. Szybko się okazało, że ta pani doktor przyjmowała w szpitalu w Wieluniu. Tam aktualnie personel ma masowo, oczywiście osoby, które miały kontakt, masowo testy. Wczoraj były informacje, że większość z tych osób, z tych testów, no na szczęście wynik jest negatywny. Ale no nie wiadomo, co będzie, bo i pacjenci, i personel, więc problem jest bardzo duży. Problem jest poważny, tym bardziej zwróciłam się do Pana, że chciałabym, żeby się to znalazło
ten apel do pacjenci zrozumieli. U nas już jest zarażeń ile? 5, tak? Bo nie śledzę, wiem, że 5 wczoraj do godziny 12. Więc przypuszczam, że teraz będzie coraz więcej zachorowań. Więc ja bardzo proszę, nie chciałabym zamykać na kwarantannie któregokolwiek oddziału, dlatego że już wtedy w ogóle nie będzie dostępności. Więc bardzo proszę jeszcze raz, jeśli ktoś musi skorzystać, no to oczywiście to jest zrozumiałe. Natomiast jeśli ktoś, to jest tylko jakieś lekkie przeziębienie, czy jeśli to jest coś takiego lekkiego, co może poczekać i może się zwrócić do lekarza rodzinnego, czy może po prostu sam przechorować, to bardzo proszę. Oczywiście przy okazji chciałam powiedzieć, że rehabilitacja jest zamknięta i nie wiadomo, kiedy będzie otwarta. Takie jest zalecenie, to są wszystko zalecenia Ministerstwa Zdrowia. I również konsultanta do spraw rehabilitacji, ja dostaję takie pisma. Przyjmujemy w szpitalu tylko na ostro. Wszystkie planówki są odwołane. To nie jest mój wymysł, proszę Państwa. Lekarze w poradniach specjalistycznych przyjmują, część przyjmuje na zasadzie teleporady. Są to ograniczone, niewiele tych pacjentów jest, ale wpuszczamy pacjentów, mierząc im temperaturę, zakładając maseczki, przeprowadzamy wywiad, więc ktoś, kto musi przyjść, bo jest po zabiegu, czy chce przedłużyć jakąś, chociaż recepty to właściwie można przedłużyć teraz elektronicznie, ale są takie sytuacje, że trzeba, to jak najbardziej służymy pomocą, ale jeśli jest nie trzeba, nie potrzeba, to naprawdę bardzo proszę, proszę, bo ja nie mogę powiedzieć, że nie można. Natomiast proszę, żebyśmy jak najdłużej mogli utrzymać nasz szpital w takim stanie, jak jest. Pani prezes, a wracając do tego koronera, to jest to obowiązek ustawowy powiatu wieruszowskiego. Ja pamiętam, że jakiś czas temu panowie starostowie próbowali właśnie z jakimś apelem też chyba do zarządu Związku Powiatów występować. Nie pamiętam dokładnie, na czym ten problem polega, być może przestarzała ustawa, ale właśnie powiat wieruszowski jest chyba, jeżeli się nie mylę, bo nie chciałbym teraz kłamać, ale jedynym w województwie, który nie ma koronera. A jeżeli jest to nieprawda, to przepraszam, ale jednym z nielicznych prawdopodobnie, który nie ma koronera. Dobrze by było, żeby w tej kwestii się wypowiedział pan starosta albo ktoś w jego imieniu. Ja nie chcę się wypowiadać, dlaczego nie ma. Wiem, że jest problem, jest jakiś problem. I ten problem, powiem tak, w czasach, bo również tego nie powiedziałam, jeśli nie było epidemii i tych wszystkich obostrzeń, to pracowaliśmy, miałam pełne zabezpieczenie, był zawsze lekarz, nie było problemu, były zgony stwierdzone, były wizyty domowe, były iniekcje robione w domach, nie było problemu. Natomiast problem jest w tej chwili, ja również poinformowałam wojewodę, ten sztab kryzysowy, jaki mamy problem, bo oni powinni wiedzieć. No i problem niestety jest tego nieszczęsnego koronera. Od kiedy tu jestem 12 lat już, to zawsze był problem. Wiem, że przez jakiś czas tam pan doktor Bieda próbował tam jeździć jako koroner. Natomiast no jest jakiś problem. Nie wiem, czy finansowy, czy prawny, czy w jaki sposób sobie inne powiaty poradziły. Nie wiem, bo to już jest nie moja kwestia. Proszę mi wierzyć, że teraz praca jest naprawdę jest bardzo ciężka. Pani prezes, jeszcze może teraz chociaż promień nadziei w tym wszystkim, bo miejmy nadzieję, że wszystko powróci. Powróćmy jeszcze na sekundkę do tej pomocy, która płynie do szpitala od prywatnych osób, od przedsiębiorców. Wiemy, że no, te podziękowania od Państwa tam się sukcesywnie pokazują. Dociera sprzęt. Na pewno jest jeszcze jego mało na dłuższą metę, ale taki sprzęt ochronny dotarł już do Państwa. Tak, ja właśnie, dobrze, że Pan przypomniał mi, czego w pierwszych słowach nie powiedziałam, nie podziękowałam. Otóż jestem bardzo wdzięczna i zobowiązana, bo zauważyłam, że w tych trudnych czasach w ludziach się zaczyna budzić jakieś dobro. W tym sensie, że pomagają bezinteresownie, szyją maseczki, robią przyłbice. Taki Pan nas wspomógł, młody chłopak robi przyłbice, i dostaliśmy 25, słyszę, zamówiłam jeszcze 50, to jest taki ochrona maseczka,
którą może dezynfekować dla personelu medycznego i również administracji, bo my przecież cały czas pracujemy, my nie pracujemy zdalnie. Również jestem bardzo wdzięczna dla różnych innych przedsiębiorców, na przykład pan w Marko w kwocie 5000 przeznacza nam, codziennie dostarcza nam mięso i wędliny. W Wieluniu mleczarnia zasiliła nas serem, kefirami, różnymi rzeczami, więc i również wpływają wpływy finansowe, darowizny na to subkonto. Tak powiem szczerze, że liczyłam, może, no, nie, muszę to powiedzieć. No, miałam zapewnienie, że będą większe wpływy, ponieważ zamierzałam kupić za 38 tysięcy taki dezynfekator do wyłapywania wirusów w powietrzu. Bardzo by się przydał, szczególnie na dole szpitala, gdzie tych pacjentów jednak trochę przychodzi do poradni specjalistycznych czy na zdjęcia. I myślałam, że takie urządzenie sobie włączę i to jest dosyć pokaźna kwota. Natomiast wpływają jakieś pieniądze. Oczywiście ja się z tego rozliczę, bo kupuję cały czas, załatwiam i tu już w tej chwili dzwonię po różnych ludziach, gdzie załatwiam kombinezony, maseczki, przyłbice. No bo muszę zabezpieczyć personel. Najważniejsze jest, żeby oni byli bezpieczni i na tym głównie mi zależy. I wszyscy ci, którzy pomagają nam w tych trudnych chwilach, nawet czasami takim dobrym słowem, to jest bardzo, bardzo ważne. Czyli jeszcze raz reasumujmy właśnie to wszystko, podsumujmy. I to, co służby medyczne powtarzają, ten apel, nie kłam medyka, jeżeli mamy jakieś objawy, jeżeli występuje temperatura, to zgłaszajmy się najpierw telefonicznie do sanepidu, tam otrzymamy informacje, chrońmy szpital, bo nie zapominajmy, że oprócz koronawirusa mamy też zawały, mamy nowotwory, mamy wszystkie inne choroby, które istniały do tej pory. Jeśli jeszcze pan pozwoli, to chciałam, bo byłoby niegrzeczne z mojej strony, gdybym nie podziękowała również Pawłowi Rychlikowi. To jest pan, który co kilka dni dzwoni i pyta, co jest nam potrzebne. Stara się również, bo sprzęt dostajemy również z Agencji Rezerw Materiałowych. Dzisiaj też pojedzie po dużą ilość sprzętu, bo dostaliśmy maila z ministerstwa nawet. Ale w wielu przypadkach pan Rychlik również pomógł nam. Pyta się, interesuje i załatwia pewne rzeczy, za co również powinnam podziękować. Bo to, że dziękuję w rozmowie telefonicznej, no to myślę, że również mieszkańcy powinni wiedzieć. Natomiast ja również proszę, jeśli możemy zostać w domu, to zostańcie państwo, bo musimy zabezpieczyć siebie i swoich bliskich. Tyle pani prezes Powiatowego Centrum Medycznego, pani Eunika Adamus. Dziękuję bardzo. Życzę za tę rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.